Dobrze, więc zaczynamy. Zaczynamy sobie wyprawki. Jak widzicie na becie dostajemy pierwszy level, dostajemy 4 koła grzyba. Przypominam, jest to beta, co niektóre rzeczy mogą nie działać. Nie ma tu na przykład żadnego instruktażu, jak te wyprawy ogrywać, ani nic takiego. Więc to kolejna sprawa. Dobrze jest sobie dołączyć do jakiejś gildii, bo wyprawy, jak widzimy, to jest odpowiednik normalnego robienia awki. Mamy tutaj w ogóle nowego NPC-ta. Nie wiem, czy taki już finalnie zostanie, no ale jakiś nowy się pojawił. Więc no, możemy sobie albo normalnie robić awkę, albo tutaj wyprawki. Także polecam dołączyć do jakiejś gildyjki, żeby mieć chociaż jakieś procenty. Polecam sobie kupić tutaj wierzchowca, bo nawet jak klikamy w te wyprawy, to mamy tutaj... To widać, wszystko widać. No jaki jest błąd? Błąd jest na pewno taki, że nie ma w ogóle żadnych eventów na start. A, ja tu nie mogę w stajnie wejść. O, tutaj mogę. Nie mamy żadnych eventów na start, więc to jest trochę lipa. Nie będzie to takie odczucie, jakbyśmy startowali na nowym serwerze z tymi wyprawami. Nie będzie sobie można potestować. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. No z początku, jak startujemy na pierwszym levelu, to powiem wam tak. Jak widzimy, wyprawy kosztują po 1,25 awki, nie? Także to też na początku się dość wolno rozkręca, ale oczywiście im wyższy level, tym więcej tej awki za każdą wyprawę będzie zabierane. 4,4 koła expa, max bonusy, 25 awki, nowe wyprawy. 2,7 expa, najlepsza misja, 4,2 awki, podstawowa awka. A, czyli rozumiem z tego, co napisałeś, Jupiczek, że wypraw się nie opłaca. Jak dobrze rozumiem. Dokładnie tak? A, no to ciekawe. Nie no, nie będę wbijał 10 levela normalnie. Dzisiaj sobie głównie testujemy te wyprawy. Mamy tutaj w ogóle, wszyscy chyba tak mieli, o dwie te same misje do wyboru. Więc tu akurat, no, wszystko jedno. Mamy opisaną, w jakich lokacjach jest dana wyprawa. Mamy tutaj, co musimy zrobić, tylko oczywiście beta jest po angielsku. No i dobra, lecimy, kurwa, bo sam jestem ciekaw. Ło, kurwa, ty. Zepsute mają te przeliczniki z wypraw? No zobaczymy, dobra. I o co tutaj chodzi? Tu musimy jakieś 3 papiery toaletowe zebrać. No way. Mamy tutaj, ile pokonaliśmy. Coś tam było faktycznie w tym opisie, że 10 musimy pokonać, jakiś polan chyba, albo coś takiego. I co? Co to są te punkty, jeszcze mi powiedzcie? Bo wy już to pewnie macie ogarnięte. Do czego to służy? W tym kółku jest heroizm. Aha. A my im więcej heroizmu zbierzemy, tym lepszego expa dostaniemy. Czyli po co brać coś takiego, jak można brać to? Dobrze to rozumiem? Hazard w gierce, podoba mi się to. No trochę to wygląda jak taki legendarny loch, ale to w sumie mówiłem na filmie, że jest taki feeling, powiedzmy. Jak bierzesz klucz, to masz szansę na skrzynkę z lootem, który jest nieopłacalny. Dobra, rozumiem. Czyli na razie lecimy pod jak najwięcej heroizmu. Z tego, co w ogóle też czytałem, bardzo dużo grzybów z tego leci. Więc to też ciekawa sprawa, co niektórzy potrafili dostawać 60 grzybów z jakichś tam dwóch wypraw. Więc to chyba też zostanie znerfione, jak już będzie na normalnych serwerach. No ale dobra, wybieramy trójkę. A, i okej, tu się nic nie dzieje. Po prostu wybieramy i mamy teraz... Kurwa, ciekawe w sumie. Co jest? Full heroizm i lecisz pod główne zadanko. No właśnie tak planuję, dobra, to bierzemy to, co nam daje najwięcej. Aha, i tutaj po prostu wybieramy ten papier toaletowy, bo musimy zebrać 3. Rozumiem, rozumiem. A w takiej sytuacji co lepsze będzie? Heroizm czy papier? Chyba papier, nie? No bo to jest główne zadanie. Sianko Dexon, witam cię. Papier? Właśnie tak myślę. Dobra, bierzemy papier. Okej, mamy kolejny papier. A, okej. I zrobiliśmy zadanie w takim razie. Teraz mamy bossa, bo jesteśmy na 5. polanie. O ile dobrze rozumiem. Klikamy go. Nakurwiamy się z bossem. Tak jakbyśmy normalnie zrobili misję. Dostajemy jakiś tam, jakąś czapeczkę. Aha, i tutaj wybieramy. Mówiliście, żeby na początku... Ale emocje. Mówiliście, żeby na początku nie brać golda, że klepsydry. Właśnie to też jest głupie, że nie pisze, ile dokładnie dostaniemy. Że tak naprawdę wybieramy w ciemno. Nawet jednego golda nie dostaniesz? No tak, ale wiesz, to jest pierwszy level, no nie? Więc tu też nie ma co liczyć na jakieś ogromne ilości expa i golda. Lepszy, chora ilość leci. No właśnie to jest głupota, że nie dostaliśmy na przykład, nie wiem, 100 levela, 200 i 300 losowo. Bo wtedy już byśmy mogli obczaić, jak to wygląda później. Albo chociaż eventy na start, żeby to było takie porównanie do normalnego startu serwera. Dobra, no wybieram te klepsydry.
Aha, i tu mi się robi misja, na którą muszę czekać. Czyli to jest to, co wybrałem na początku. Tyle mamy, taką mamy długość misji, ile tam te jawki nam zabrało. Dobra, to skipuję. A, i mamy kolejną część tego zadania, ale je już zrobiliśmy. No to lecimy teraz full focus pod heroizm, tak? Jak dobrze rozumiem. Tu mamy to samo. Ogólnie jak robiłem te trzy paski jawki i leciałem w klepsydry, to prawie 500 dostałem łącznie. No tak, no te nagrody są raczej zbugowane, w sensie one są za duże po prostu. Patrząc na grzyby. Mało opłacalne, te klucze mało opłacalne, dobra. To lecimy full heroizm. I teraz niech będzie, no to wszystko jedno. A, i teraz mamy 10 na 10, wybieramy to. I mamy bossa. No to jest normalna walka. Tak jakbyśmy misję robili. Dobra, dwa itemki dostaliśmy. Obydwa dostajemy tak jakby do EQ, nie musimy wybierać. Mamy drugi level. A, i okej. I koniec. Dobra, czyli podsumowując, dostaliśmy jednego golda, 10 punktów czci, tak jak z normalnej misji. Dostaliśmy 908 expa i za ten bonus z heroizmu dostaliśmy 90 expa. Jak dobrze rozumiem. I to się jakby sumuje, tak? Czyli łącznie dostaliśmy 998 tego expa. Tak? Dobra. Już wszystko kumie. Już wszystko kumie. Dziękuję pięknie za wyjaśnienie. Dobra, lecimy dalej. Mamy drugi level, prawie trzeci. No way. Teraz mamy znowu dwie te same misje. Co ciekawe. Tylko już teraz kosztują 1,5 jawki. Dobra, lecimy teraz inną. Wreszcie coś nowego. Dragon Timing. No way. Dobra, to zbieram. Tu mamy minus 2 heroizmu. A heroizm może w ogóle na minus wskoczyć? Dobra, może, dzięki. O kurwa, ty! Tu już nam dają więcej faktycznie. Co jest? Dobra, bierzemy to. Tu bierzemy 12, już mamy 20. Dobra, no biorę to, bo to jest chyba do misji, jak dobrze rozumiem. Znowu plecak pełny. Gramy w ogóle zwiadowcą, jak kogoś to interesuje. Wziąłeś wcześniej ziomka, co daje w następnym rolu złote kukły, dlatego. Aha. Kurwa, powiem wam, że totalnie nie ogarniam, co się tutaj dzieje. Dobra, teraz znowu smok. Już mamy dwa smoki. Tu weźmiemy to. A, bo to jest ten... To ten obiecany zwiadowca? Tak, bez kitu. Dokładnie to. Dobra, czyli rozumiem, że jak bierzemy sobie coś takiego, co mamy tutaj tak jakby w tym ekwipunku podręcznym na górze, to on nam boostuje te punkty heroizmu, tak? I dlatego mamy tutaj takie złote. To masz plus 10 heroizmu. Aha, aha, okej. A jest gdzieś w ogóle opis tego? Plakaty ci zwiększają plus 10 heroizmu, okej. No, dobra. I mamy 40, ja pierdolę, ty. Miałeś napisane na tym, co otwarłeś. Aha, dobra, dobra. Muszę więcej czytać po prostu. Dobra, no i tu już dostaliśmy prawie 2000 expa. Jesteśmy prawdziwym bohaterem. Holy shit, man. Piąty level, piąty i pół. A, i tam nam w tle w ogóle misja jakaś leci. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy jakieś ognisko. Dobra, musimy znaleźć ogniska. Pierdolę te papiery toaletowe na razie. To też jest dla mnie dziwne, że zobacz. My mamy ciągle, to jest chyba, nie wiem z którego levela. Nie wiem, czy nie z pierwszego. Właśnie tak jak napisał Nate. My to chyba źle liczymy. Bo to by trzeba było zresetować. W ten sposób na przykład. No i teraz mamy za 54 sekundy 1100. I teraz by to trzeba policzyć. Czyli powiedzmy, nie wiem, 2300, 2400 jakoś. No za tyle to powinno być z 2600 chyba expa, nie? Dobrze liczę? 1100 w minutkę powiedzmy, no troszkę więcej. To masz jakoś 2,3k expa, a ty dostajesz około 2k. No właśnie. Czyli na razie się bardzo te wyprawy nie opłacają.
Tak, TBH. Tylko, że to było na mniejszym levelu, no to też druga sprawa. Dobra, testujemy dalej. Patrzymy, o co się tu rozchodzi. Weźmy... Kurwa mać. Ciasto? No wezmę sobie ciasto, czemu nie? Tu jakaś babeczka? Ja pierdolę. Podoba mi się ta misja. Chyba tylko taką będę brał. A, te ogniska musimy brać. To ognisko biorę. Kurwa, tu jakiś Feniks w ogóle. Ognisko zero. Nie no. Taki torcik. Kurwa, no nie obejdę się smakiem. Dobra, i znowu miejsca nie mamy. Chyba to by było wypierdalać wszystko. Jebać to ognisko. Torcik lepszy. Te ogniska masz zbierać? No ja wiem, że mam je zbierać, ale taki torcik, no kurwa. Zaraz zbierzemy, spokojnie. Dobra, masz ognisko teraz. Ten plakat, on mi chyba daje więcej heroizmu, jak dobrze rozumiem. Dokładnie. Czyli bierzemy to. Bierzemy następne ognisko. Pyk. No i nie będziemy mieli maksa. 36. 2000 tylko. Troszkę ponad 2000. No lipa, nie? Lipa jest tym expem. Tak TBH. Ogólnie jest to dziwne. Co mogę powiedzieć? Strasznie dziwny feeling ogrywania tego. Kiedy to ma wejść do gry? Nie wiadomo. Na razie to jest dopiero beta. Na razie... Wiesz, ta beta będzie trwała tydzień, czyli do następnej środy. Potem... Nie no, jak to jest szybsze? Jak my tu już siedzimy pół godziny prawie i zrobiliśmy 10 awki. Na razie to jest chyba wolniejsze, tak mi się wydaje. No. Potem są misje za 25 awki. Przyjemnie się klika te wyprawy? No tak, klika się fajnie. Tylko no mówię, nagrody jeszcze do zbalansowania. Dobra, bierzemy te ogniska znowu. Musimy zbierać zgaszone, jak dobrze rozumiem. To na razie jebać. No to weźmiemy. Plakacik się przyda, bo to fajnie boostuje. Tu mamy tego Feniksa. Tu bierzemy to. Dobra, przyspieszymy trochę. Ile miałem tych ognisk zebrać? W ogóle to powinno być napisane, że na przykład, nie wiem, masz tutaj 2 na 3 albo coś takiego, a tego się nie da nigdzie sprawdzić. Tak samo powinien być jakiś bonus napisany, co ci daje ten plakat. Za każde masz 3 punkty? A, czyli teraz mam... dobra, to biorę to. Jeszcze plus 6. Ideolo. Ale z tego co wiem, to jakieś tam rzeczy pokroju tutorial i tak dalej, to jeszcze ma być dopiero dodane. To może będą takie opisy. Ale gdzie są te grzyby, kurwa? W ogóle tu grzybów nie ma. Te grzyby lecą z tych skrzynek? Czy z tych skrzynek tylko gold jest? No już trochę więcej kosztują. A, czyli te grzyby to jest taki rare event tak zwany. Za bossa na 10 czasami lecą grzyby. Aha, rozumiem. Ja zrobiłem 3 paski i nie miałem w ogóle grzybów. To jest loteria, kiedy dostaniesz. Rozumiem, rozumiem. Ty, no ciekawe, ciekawe. Ale na razie to takie... Nie wiem. To w ogóle nie wiem, co robi na przykład. Nie ma żadnego opisu. Nie wiem, czy... To chyba nawet nie jest... Dobra, chuj, wezmę to. Tu daje nam 10. Wypadało tę misję chyba poczytać. Żeby to jakoś sensowniej było. I to możemy wyjebać. Co my tutaj mamy? Dużo tych itemków w ogóle leci. Też jest ciekawe. Lecimy dalej. Ile mam już w ogóle klepsyr? 122. No bez kitu, tych klepsyr trochę leci. W ogóle tak, te misje to by trzeba robić z tymi grafikami, żeby wiedzieć co i jak, zanim się to wszystko pozapamiętuje. Ale chyba warto jest brać takie rare itemki. Jak ten plakat i tak dalej. O, na przykład to i teraz dostajesz to. Niby minus 2, ale finalnie plus 8.
Dobra, 47. No nie wiem, nie wiem. Powiem wam, dziwne to jest takie. Niby się przyjemnie klika, ale... Dobra, bierzemy tort. Kurwa, i znowu nie przeczytałem, no ja jestem jakiś głupi. Dobra, klikam na pałę. Tort bierzemy, bo musimy chyba... Tu musimy kluczyk. A, te ciastka nam nie dają, to tylko tort. Kiedy zrobisz nowy cel? Jaki nowy cel, Kamil? No tu to biorę plakat by far. Te skrzynki się nie opłacają. Znowu plakat. Torcik. No dobra, niech będzie. 0,74 golda. No way. No nie wiem. Niby fajne, ale po co? Jak nic, to jest tylko po to, aby więcej czasu spędzać na oglądaniu telewizorka. Sianko, Wolter. No tak, właśnie mam podobny feeling, powiem ci szczerze. RTZ. W sensie, no niby spoko, wszystko fajnie i tak dalej. No jeżeli to będzie faktycznie dawało więcej expa, no to będzie to git. Ale no po co klikać coś takiego, jak można robić normalnie misje i... I to na razie się wydaje szybsze o wiele. No ale dobra, wbijmy jakiś wyższy level, zobaczymy. No to jak ktoś chce tryhardować, to trzeba to sobie odpalić, tak jak powiedziałem. Ale ja na becie nie będę tryhardował. Bez sensu. Dobra, niech będzie tort. Ale tu w sumie można łatwo ogarnąć co i jak. Tu jest ciastko, to nie bierzemy. Bierzemy to, żeby dostać boosta. Torcik jest warf, to bierzemy. Tu niestety tylko klucz. Byleby do tych 40... Poczekajcie, 40 to jest w ogóle max? Tak, 40 to jest max, dobra. Wytłumaczysz to coś? Ale co to tłumaczyć? Ja sam dokładnie nie wiem, o co chodzi. Wybierasz misję i dążysz do tego, żeby dostać 40 heroizmu finalnie. W każdej misji zbierasz coś ciekawego. Na przykład tutaj zbieram torty i za to, ile tych tortów dostanę... Tyle mi finalnie jeszcze dojdzie heroizmu na końcu misji. Taki plakacik daje ci to, że dodaje ci 10 jakby punktów heroizmu do ubicia kolejnego tego pachołka, tak jakby. Tutaj bym miał normalnie 2, ale mam 12. No i tyle, no i mówię, dążysz do tego, żeby mieć 40 na koniec misji i wszystko w temacie. To się nie wydaje jakoś giga skomplikowane. O, ten jednorożec był jakiś OP, z tego co widziałem. Dobra, dawaj mi roga. Okej, okay, mamy roga. Mamy jednorożca. Mamy jakąś tęczę. Holy shit, man. Dobra, tutaj plakacik zdecydowanie. No te plakaciki są OP. O, i mamy grzyby. Dobra, mamy... 3989 w tym momencie. Pyk. O kurwa, ty. 21 grzybów. 21 grzybów dostaliśmy. No to na pewno będzie zbalansowane. To nie ma opcji. Raz ci się trafią takie grzybki i masz na 2 dni awki. Dobra, lecimy dalej. Plakacik bierzemy. Plakacik się przyda. I z tego co widzę, to zostaje nam tutaj w tym ekwipunku podręcznym. Na przyszłość tak zwaną. Tu bierzemy jednorożca i mamy zrobione zadanko. Jak widzicie, plus 10 heroizmu. Tu jakąś skrzyneczkę otworzymy. No skrzyneczki dalej ich chuja dropią. No i tu jeszcze na koniec 13. No i cyk. Czy zadowolony z nowego feature'u? Powiem tak. Na wyższych levelach może to być fajne. Bo nie wydaje się to jakieś bardzo skomplikowane. Oj, nie, nie, nie. Nic tutaj nie będziemy łączyć. Jak już będzie... Zabierać po 25 awki, to tak jak Vendetta napisał, 4 takie misyjki i robimy cały pasek. Zdobyć 40 tego heroizmu nie jest trudno. Nawet tu wydaje mi się, że klikając na pałę można to łatwo zrobić. Co warunkuje ilość expa z tego eventu? No expa powinieneś dostawać tyle samo co z normalnych misji, plus ileś tam procent w zależności ile heroizmu zdobędziesz. Jak zdobędziesz maksa heroizmu, czyli ponad 40, to dostajesz plus 20% expa. Teraz bierzemy żabę, bo jeszcze nie było. Poczekajcie, to wybieram lewy.
Nie, strzałkami nie działa. To ma być na stałe, Wolter. To ma być jako alternatywa do normalnego robienia awki. Strzałki nie działają. Czyli tylko enterem można spamować ewentualnie. Ale nie ma co tak na pałę. Bo wtedy nie jest powiedziane, że dostaniesz tyle heroizmu, ile powinieneś. Dobra, tu plakacik. Wiadomo, jak mają grać ludzie grający na Golda. To jest bardzo dobre pytanie, Miliczku. No na pewno wybierasz tutaj Golda z potworków. Ale tak generalnie to nie wiem jak. Bez kitu. To jest dobre pytanie. Dobra. No i tu już mamy maksa. I jeszcze dostaliśmy plus 6 za tą żabę. Pod Golda to pewnie zbierać klucze i kufry otwierać. Możliwe, możliwe. Nie wiem, dziwne to jest. Zagrasz raz pod Golda, weź pokaż, ale jak ja mam zagrać pod Golda? Możemy spróbować. Poczekaj. To mogłem w sumie tamto wziąć, ale już chuj. Dobra, czyli biorę klucze i skrzynki. Tam dostaliśmy chyba 15 golda, jak się nie mylę. Mogli dać 500 level do testowania? No to ja też to mówiłem, to prawda. A, pierścionek to my możemy jakiś założyć, niech będzie. Dobra, bierzemy golda. Bierzemy to. A ja mam klucz, dobra, ty, zjebałem, ale teraz otworzyłem, to i tak. Witam cię, Szymuś, ponownie. No i co, i teraz dostałem 18, a wcześniej dostałem 15. Nie wiem, czy da się tutaj grać pod Golda. Tak, TBH. A, już nie mamy awki, już tutaj nam po 11,25. Możemy trochę dopić. Bo tak to się zostawiało z 10-11 piwka, żeby dostać więcej tam Golda Expa, nie? A teraz jak to będzie po 25 finalnie, to już nie będzie można tak tego ogarnąć. Grafika jest ohydna tego NPC. No tam chyba pisali, że grafiki mają być jeszcze podmienione. Że grafiki nie są finalnie, nie są w finalnej wersji. Daliby skip całego paska awki za reklamę Klepsydry, a nie jakiś event na Enter. Bez kitu. Po co te wyprawy po 25? Mogły być już od razu po 100. I z głowy. To 9 piwek robić wyprawami, a 10, 11 piwko normalnie. Ale to tak nie zrobisz, bo jak są finalnie po 25 awki za wyprawę, to tak nie ogarniesz. Dobra, biorę górną. Spróbujemy to wziąć. Cianko Demians, witam. Sorry, ale ja się tutaj gigantycznie fokusuję. O kurwa. Ale poszłem w tej misji. No to niezły będzie, bo nie ma żadnego bonusu. Pecha miałeś? Bez kity. Pech był posiadany akurat. Czyli to nie jest... Chociaż ja też tam głupie wybory zrobiłem w pewnym momencie, ale to też nie jest powiedziane, że za każdym razem będziesz miał 40. Dobra, 2500. A ty ile napisałeś, Amsik? Ja dostałem 4000 za 25 awki, tak? To za 25 awki dostałem tyle, co... Za 10 awki bym dostał tutaj, powiedzmy, plus minus. To bez kitu giga sraka. To prawda. Ale wiecie, no nagrody to oni jeszcze na pewno zbalansują. I grzybów też leci za dużo.
To jeszcze jest wszystko do ogarnięcia po feedbacku. Dobra, daj mi to na razie. Tu musimy ciuchy zbierać, jak dobrze rozumiem. Konzo, musisz pytać lidera naszego, bratku. Ja tam nie dowodzę. Ja już mistrzem w tym jestem. Już wiem, co wybierać oraz co, z czego się pokazuje następne. Pamiętam wszystko, co i jak. Kurwa, chrupec. Chrupek, przepraszam. Imponujesz mi. Które to jest? Dobra, jakbyśmy wzięli plakat. No i dokładnie. I tego i mamy Maxa. Kurwa, ja też już zaczynam być w to całkiem dobry. Bez kitu. Zobaczcie, no mamy już 400 golda, a zaczynałem mając 70. Na 14 levelu. Przypominam, że tutaj nie ma eventu startowego. Golda w sensie, ani expa. Nie jest to jakieś trudne, żeby to zapamiętać? No to prawda, prawda, tylko trzeba troszkę pograć. Masz rację. Dobra, znowu mamy 12,5. Dobra, weźmiemy to. Nie wiem, czy ten mieczyk już był. Chyba nie było. Jeszcze sobie to sprawdźmy. Pyk. Dobra, wezmę to. To na pałę robię jak coś. To by trzeba zerknąć na grafikę. Ale wyjebane póki co. O. No i 25. Tu możemy wziąć to i tu jeszcze 5. A, i dostałem minus 5, ale to mi chuja zmieniło. I tak mam maksa. A nie, nie mam maksa, ty, zabrało mi. Dobra, czyli odjebałem. Delikatnie. Ile masz klepsydr? A, no właśnie. Nie no, te nagrody są na pewno zbugowane. Za mało expa, za dużo klepsydr, za dużo grzybów. No ale no faktycznie. Trochę tego leci. Dobra, jeszcze raz ten miecz. To musimy ogarnąć, bo nie rozumiem. Niech będzie to. Kurwa mać, ale nam wybór dało. Jest mieczyk. Wszystkiego za mało. I za dużo itemasów. No, coś w tym może być, że itemków też sporo leci. Dobra, bierzemy znowu to. Fokusujemy się tylko na tym. Cyk. Plus 10. Już nie, to mi nie oddało za bardzo. Chyba, że miałem pecha po prostu. Kurwa, ciekawe. Bierzesz mały miecz, większy miecz i złamany miecz. Ale to muszę wziąć dokładnie w tej samej kolejności chrupek? W jakiej napisałeś? Co my tu mamy? My tu mamy te torciki, dobra. To możemy wziąć. To mi się chyba bardziej opłaca. Inaczej się nie pojawi. Aha, dobra, rozumiem. Kurwa, ale powiem wam, jest to trochę takie uzależniające to klikanie. Nie powiem, że nie. Jak bierzesz mały miecz, to masz szansę na większy miecz, a po nim masz szansę na złamany miecz i w ten sposób kończysz wyprawę z boostem z misji. Aha, okej, rozumiem. Ciekawe. No, trzeba się fokusować na tych misjach. Ale my tu ciągle mamy za 12,5. Dobra, niech będzie to. Tu mniejsze zło. Plakacik, cyk. Na EU5 po 3 dniach zamiast 200 będziesz miał max 60? Nie nasz, tak? To chyba nie. Dobra, weźmiemy to. Niech będzie tak. No wiem, że mam na dole za 25, ale żeby wiesz, jedna i druga już dawała po 25, o to mi chodzi. Teraz powinni wyjebać awkę i niech RNG decyduje, kto będzie miał najwyższy level.
Bez kitu. Dobra, weźmy jeszcze to. Weźmy ten plakacik. Chociaż nie wiem w sumie. Lekka sraka, ale nie, dobra, okej. I niech będzie to. No i kurwa elegancko. Prawdziwy bohater, 60 punktów heroizmu. No way. Dobra, powiedzcie mi jeszcze tak. Bo tego w sumie nie ogarnąłem. Czy może się wydarzyć tak, że misja wam da tak, w sensie, że nie zrobicie misji, nie skompletujecie i nawet jakbyście to rozegrali idealnie, taką wyprawę, to nie będziecie mieć maksa? W sensie nie zdobędziecie 40 punktów heroizmu? Może tak być. Czyli faktycznie RNG. Poniekąd. Kurwa, już nie mogę tu brać misji dłuższych. A nie, a mamy to. Dobra, no chuj, bierzemy to. O kurwa, ty! Bez kitu, jak oddało! Co jest? To warto jednak tę misję śledzić. Powiedzcie mi jeszcze, co daje babeczka, która jest przy studni i tam masz minus 5? Co to daje, jak to weźmiesz? To działa na każdej misji tak jakby? Bo tego jeszcze jestem ciekaw. Bierzesz 0, potem minus 5 i masz tą, co daje 15. Aha, rozumiem, dobra. I to w każdej misji, tak? Nie musi być ta baba z balonami koniecznie. W sensie misja z balonami. A jak masz z nią misję, to jeszcze dodatkowo za misję chyba plus 5. Aha, rozumiem. Dobra, czyli mogą tu być tak jakby pomieszane te... Z różnych zadań. W każdej misji tak możesz robić? Rozumiem. Można bez tego normalnie robić awkę i na golda to nie wpływa ten heroizm, czyli na late można to olać. Brabus, no to jest jeszcze wszystko w wersji beta, ja sam tutaj dopiero się dowiaduję co i jak. Natomiast tak, możesz robić normalnie awkę. Jak widzisz, nie ma z tym totalnie problemu. Masz tak jakby drugą opcję przez tego NPC. I heroizm wpływa tylko na expa. Właśnie ciężko tutaj ogarnąć, jak ktoś chce robić misję na golda i korzystać z tych wypraw. To nie wiem w sumie, jak to trzeba robić. Żeby pod golda leciało. To też jest ciekawe pytanie, bez kitu. Dobra, no i co? Zostało nam 10 awki, nie mamy już browara. A misje, jakie tutaj mam, to za 12,5 i 25. To chyba też jest zbugowane. Chyba też powinno się dostosowywać do tego, ile mamy awki w tym momencie. W sensie, ile nam zostało. Powinno coś tutaj za 10 się pojawić, jak dobrze rozumiem. A tak to musimy doklikać zwykłymi misjami. Tak jak mówię, to jest dopiero wersja beta. Tutaj też tak trochę na pałę klikałem, żeby zobaczyć co i jak. Na pewno tu jeszcze pozmieniają te nagrody, na pewno to jakoś bardziej zbalansują. No na razie się nie opłaca tego robić, lepiej zrobić zwykłą awkę. Ale no jest to tak czy inaczej ciekawe. Jest to takie coś nowego. Jeżeli nagrody będą zbalansowane, to myślę, że na całkiem spoko opcja. Dość szybko na wyższym levelu idzie dzięki temu awkę zrobić. Bo póki co to tak ciężko ocenić, no. Nie da się tutaj grać pod golda. Więc tym bardziej. Dziwna sprawa. Ale jest to jakiś pomysł. Do dopracowania i będzie git. Na razie jest to beta. Mają się zmienić jeszcze grafiki. Ma się tutaj zmienić... no te nagrody przede wszystkim. Myślę, że się zmienią. Jest kilka rzeczy do dopracowania. Ale ogólnie takie całkiem przyjemne. Taka troszeczkę dreszczyk emocji z powodu losowości. To co najbardziej lubimy w Shakesie. Bez kitu.